no to jest oczywiście, tak, no to jest ta słynna pocztówka Zofii Kulik. Powiększona, no i chodź. Bo ta sala, ta sala, do której idziemy, nazywa się Salą Kultury Zrzuty. Tego czasu się tu zdjęcia takie właśnie prywatne, rodzinne. Tu na pierwszym mój dziadek z strony mamy, ten z bankiem. On jest w wojsku carskim, ale jest w niewoli niemieckiej. Tu kilka zdjęć takich mojej babki, tej, która jest znana z obrzędów intymnych. Babka, a no to ja z mamą. Mama. Portret mojego autorstwa. A tu takie jedne z pierwszych moich w życiu realizacji. Robiłem takie filmy z chłopcami indiańskie. Tu ja wszędzie jestem. To ja. Tu już fajkę palimy nawet. No i takie inne jakieś rzeczy właśnie, które się uratowały w dziwny sposób. Ja i mama. To taka skablotka w tamtym czasie. Właściwie już nic nie było do zobaczenia w lokach, ale przy kościołach jeszcze takie gablotki siostry robiły. I te gablotki bardzo często wykorzystywały takie rzeczy, jak tutaj są na przykład wycięte kwiaty z jakiejś gazety, albo coś tam usterko przyklejone. Ja też taką zrobiłem. I tu tak, to jest taki może bardziej plakat. Bodler, demokracja, Jerzy Filser. Przy czym ten Filser to jest mój tato. I tu gablotki, takie gablotki też z dokumentami albo jakimiś takimi rzeczami. Z różnymi pismami, które żeśmy wydawali wtedy. Oczywiście nie możemy niestety tego udostępnić do oglądania bardziej, przeglądania, no bo to by całkowicie się zniszczyło. Tu jest na przykład ulotka na pierwszą moją wystawę. Tu są takie wizytówki sobie robiłem, a jak Ubecja mnie aresztowała, to nagle te wizytówki stały się dla nich najważniejsze. I fotografowali je i po prostu pół tych teczek IPN-u jest pełnych tych moich wizytówek. I te numery, które tutaj są, to są numery z IPN-u po prostu. To są zdjęcia, które zrobiłem w Hrubieszowie, w więzieniu. Przynieśli mi aparat, ja robiłem zdjęcia tam. To są przez okno, tam Truszkowski ma też fajne, ale niestety nie chciał udostępnić, więc nie dałem mu kilka takich zdjęć właśnie tych z więzienia. Tam po drugiej stronie z kolei tej gabloty, ale może przejdźmy to tak i dalej. A tu sekcja tango. Tak? To jest pierwsze tango w ogóle, tak? Z Rzepeckiego Matką Boską Częstochowską z domalowanymi wąsami. Tu jest drugie tango z braćmi Marx. To dostałem... Pierwszy raz w życiu, jak zobaczyłem tango, to właśnie to. Ktoś mi przyniósł na widzenie do więzienia. To było świetne tango. Tu jest ten napis Ostrożnie kuleczka. To jest praca Marka Janiaka. Ponieważ w środku tam była przymocowana na jakiejś takiej górce z jakiejś plasteliny czy czegoś, taka malutynka metalowa kuleczka złożyska. No i oczywiście jak się stronę przewraca, no to nie sposób, żeby się nie wyrzuciła ta kuleczka. Więc, ale na początku ostrzegano. I tam, gdzie już ta kuleczka jest, której nie ma, pisze, no a mówiłem ci, Matole, żebyś uważał na kuleczkę. A to moja praca, myślę. Czyli otwierało się to tak i nagle taki coś zaskakującego zaskakiwało stamtąd. To inne tanga, to takie tango teoretyczne. Tam jeszcze jakieś inne, różne wydawnictwa takie z tamtego okresu, to na przykład takie już właśnie wydawnictwo Jacka Kryszkowskiego. I to też Halo Halo. Tu jest takie z naszą wspólną taśmą z naszą muzyką, z Jurkiem. Nie do odtworzenia zupełnie, po prostu kawałek taśmy zwinięty. Oczywiście z tym nagraniem, ale jak to odtworzyć? Tu jeszcze tam inna jakaś moja praca. Tu w tango porno. Chyba jedyna, która miała cokolwiek wspólnego z pornografią w tym numerze. To taka inna moja, właściwie ocalała niestety tylko okładka. Podręcznik dla pielęgniarek. Bo to była znacznie, to była długa rzecz na takiej właśnie tkaninie czerwonej.
I tu by powstajane fotografie były 24, takie właśnie transwestetyczne i można było to składać sobie w książkę. A jak się chciało, to można było to rozłożyć i na przykład powiesić w takim pasie, ale nie wiem, Jolka Czesielska gdzieś to posiała. Tu jest katalog nagród Partumu. To robiliśmy wspólnie. Zofia, Przemek, Jurek i ja. Mecha fizyka prowokacji. Mecha fizyka prowokacji. To jest taka dokumentacja mojego wyjazdu do Afryki. No, oczywiście nie ma sensu pokazywać tych wszystkich 900 zdjęć. To było bardzo tanie, wiesz, tam Egipt w tym czasie był bardzo tani. Ja dostałem spadek od swojego stryja, za który kupiłem sobie tą kamerę, a później jeszcze z niego trochę zostało. No i nawet nie wydałem tego wszystkiego, bo tam naprawdę było bardzo tanio.